Parowóz Tędrzak, towarowy górski dla Bułgarii. Typ parowozu 1F2H2T. Proszę Państwa, jest rok 1930. Poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego otrzymały zamówienie na produkcję 12 tych parowozów. Przeznaczone one są do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych w górach. Tego typu maszyny miały już być produkowane w 1919-20 w Niemczech. Konstruktorem tych parowozów był niemiecki inżynier August Meister. W 1921 roku parowóz miał być budowany przez berlińską fabrykę Schwarzkopfa. Do transakcji jednak nie doszło. Zamierzenia te zostały na 10 lat powstrzymane i właśnie koleje bułgarskie zwróciły się do Polski o produkcję takich pojazdów. A wiadomo, polskie lokomotywy były dobre i tanie. Jedną z pierwszych jazd próbnych na parowozie, to był zaszczyt, wiadomość obiegła cały świat, był car Borys III. Zamiłowania maszynista. Jak przystało na taki parowóz, na którym jeździł car Bułgarii, należało mu dać jakiś przydomek i właśnie ta dwunastka parowozów miała przydomek królewskie. Jest to też jeden z najpiękniejszych parowozów na świecie, jaki został zbudowany i najdłuższy tędrzak wyprodukowany w Europie. Jak ówczesna prasa pisała, jazda odbyła się na odcinku Górna Bania a Wodaja. Wzniesienie na odcinku 8 km wynosi tam 25 promil. Przy łukach 300 metrów. Próbny pociąg osiągnął tam 22 km na godzinę. Wywołało to bardzo duże zadowolenie kontrahenta. Na prostym odcinku z pociągiem o masie 2000 ton rozwinął prędkość 45 km na godzinę, natomiast na wzniesieniach o 3 promilach 40 km na godzinę. Parowozy tego typu pracowały przez 37 lat, dopóki koleje bułgarskie nie wprowadziły trakcji elektrycznej i spalinowej. Parowozy wyprodukowane w Polsce o numerach 201 do 212, a numery boczne na kolejach bułgarskich posiadały 4501, 4512. I proszę sobie wyobrazić, że całe zamówienia wykonano w ciągu jednego roku. 1931. Później koleje bułgarskie zamówiły jeszcze 9 takich parowozów, ale to już w fabryce Schwarzkopfa w Berlinie. Ale one już były w wersji 3-cylindrowej. Jak na owe czasy był to parowóz najsilniejszy w Europie. Tutaj mogę przytoczyć, jak jeździliśmy do Świnoujścia, podjazd do Międzyzdroi, 20 promil, no lokomotywa SP 45 niestety, ale w połowie drogi się zatrzymywała, więc z tego też powodu były dawane tak zwane popychy, które czekały na stacji przed wjazdem na wzniesienie i wpychały cały pociąg do góry. Zmieniło się to wtedy, kiedy weszła do eksploatacji lokomotywa SP-47. No tu już nie było problemu, ona sobie bardzo dobrze
radziła z ciężkim pociągiem pasażerskim pod tą górę. Także już stacje nadawały sobie do przodu, że jedzie właśnie ta lokomotywa, czyli nie było już problemu z popychem. Układ osi 1F2, rzadko spotykany w świecie, w Europie był zastosowany po raz pierwszy. Przednia oś toczna połączona z przednią osią napędną tworzyły wózek Krausa Helmholtza. Dwuosiowy wózek toczny z tyłu oprócz obrotu wokół czopa skrętu miał przesuw boczny po 110 mm w każdą stronę. Natomiast przednia oś toczna miała przesuw boczny po 135 mm, pierwsza napędna po 35 mm, a szósta napędna po 25 mm. Osie środkowe napędne, czyli druga, trzecia, czwarta i piąta, były sztywne. Trzecia i czwarta miały koła bez obrzeży. Taki układ umożliwiał jazdę po łukach o promieniu 170 metrów. Aby skrajne zestawy kołowe dobrze wpisywały się w łuk, zastosowano smarowanie wodą, umieszczając specjalne zbiorniki. Łożyska osiowe były smarowane pod ciśnieniem smarotłocznią Fiedlmana. Na spodzie maźnicy znajdowała się również poduszka bawełniana, która smarowała od spodu maźnicy. Dane techniczne parowozu: szerokość toru 1435 mm, układ osi 1F2, średnica cylindra, skok tłoka 700-700, średnica kół napędnych 1340 mm, średnica kół tocznych 850 mm, rozstaw osi skrajnych 14 500 mm, długość parowozu ze zderzekami 18 205 mm, ciśnienie w kotle 1,6 megapaskala, powierzchnia rusztu 4,87 metra kwadratowego, powierzchnia ogrzewcza kotła, ogrzewalna kotła 224,07 metra kwadratowego, powierzchnia przegrzewacza 83,91 metra kwadratowego. Obciążenie osi napędnych 16,8 tony, obciążenie osi tocznych 16,6 tony. Masa parowozu próżnego 111,7 tony, masa w stanie służbowym 149 ton. Siła pociągowa 246 kN. Prędkość maksymalna parowozu 65 km na godzinę. Pojemność skrzyni wodnej 18 metrów sześciennych. Pojemność skrzyni węglowej 10 ton.